Oczywiście chciałem zrobić cały kanał TubeU. Wszystkich gości, wszystkich gości z tyłu i tak dalej zaprosić do wspólnej zabawy. Dzisiejsze studio zostało specjalnie przygotowane pod ten program. Program będzie trwał średnio godzinkę, więc myślę, że tutaj każdemu z nas dopiszą humory i nie tylko. Na czym krótko polegają zasady tego programu? Otóż zadajemy pytania na przemian jedna osoba i druga prowadząca. Skierowane będą do Patryka i do Sandry. Po każdej udzielonej odpowiedzi trafnej kara mija. I lecimy. Natomiast dokładnie. Natomiast jeżeli wasze odpowiedzi nie będą się zgadzały, no to Asia przeprowadzi wyrok. Możecie za siebie się obejrzeć i zobaczycie, co was czeka. Może każdy z gości by zrobił. Tak jest, to on wyląduje na waszych głowach. Oczywiście prosimy o szczere odpowiedzi i zero kłamstw. O kurczę! Okay. Dokładnie, przeprowadziliśmy ankietę na temat waszego związku i chcieliśmy właśnie uzyskać szczere odpowiedzi. Dobrze, Przemek, może tak zaczniemy. Wszystko tak. Okej, okay, słuchajcie, więc może zaczynamy. Pierwszy. A to się pytać, kiedy się spotkamy. Zobaczysz. A dostaję przez Rebekę. Tak, to na pewno też będzie jedno z głównych pytań, bo bardzo nas to interesuje. Tylko po 3-5 razy dziennie, jak dla to odpada. Pierwsze pytanie. Pytanie jest dość prozaiczne, dlatego że polega ono na wyznaniu tak naprawdę. Wyznaniu, które każdy z nas wyznaje. To są dwa słowa. Dwa słowa bardzo takie szczere. Oczywiście chodzi o zdjęcie na kletka, ale w tym momencie tutaj to pytanie jest skierowane do Patryka i chciałbym zadać pytanie, kto pierwszy, Patryk, kto pierwszy powiedział słowo kocham cię? Ja. I teraz Sandra, czy to jest prawda, czy Sandra, to fałsz? Dokładnie. Prawda. Prawda. Pierwszy, otóż, kochani, z tego, co nam wiadomo, nasza agencja doniosła na blogu, że jest to fałsz, dlatego, że do pierwsza powiedziała Sandra, prosimy kata o wymierzenie sprawiedliwości. Kary. Mówię. Słuchajcie, również też interesuje, która z was w ogóle trzyma taką główną rękę nad budżetem finansowym? Czyli zastanawiamy się, kto jest głównie taką odpowiedzialną osobą za właśnie pieniążki. Ja, bank. Ja. Zgadzasz się z teorią Sandry, że to faktycznie tak, to bo gdy jej pieniądze, to mówię tak, ja bunda, ona dobrze. To czyli, Patryk, możemy wywnioskować, że jesteś bardzo uległy, że nie masz żadnego zdania. Rozrzutny jestem, o tak. Jesteś minko twoja po prostu. Czyli Sandra jest osobą dominującą, tak? No. Pod względem finansowym jest. Dokładnie. Tak, pod względem finansowym. Do tamtych względów dojdziemy jeszcze. Ale to... Ja myślę, że... Dobra, no, mówcie. Ja myślę, no, że większość słuchaczy naszych i widzów raczej właśnie stawiałoby na Sandrę, bo dużo pytań było pod tym kierunkiem skierowanych kto i dużo znaków zapytania. I jednak większość kieruje tak, że Sandra jest bardziej oszczędna, Sandra bardziej te pieniążki jakby trzyma, wiesz? To jest faktem. Racja. No dobrze. Ale czyli nasz pies, który nam doniósł, powiedział, że ja tak zmienia. Ona częściej zmienia i ma więcej pieniędzy. Czyli mamy dobrych informatorów. Czyli mamy Sandra trzyma pieczęć. Dokładnie. Solidarność dzielników. Tak powinna być. Tak. Chociaż nie wszystko złoto się świeci. I kolejne pytanie jest
jest tego typu. No mówimy o miłości, mówimy też o tym, że można kogoś kochać tutaj we zero i tak dalej. Patryk, nie pocie, bo czuję twój zapach pachy, ale jakby dalej kontemplujesz na ten temat. Słuchaj, pytanie jest tego typu, kto częściej wywołuje kłótnię? I to pytanie kieruję do mojego kolegi Patryka. Kto częściej wywołuje taką kłótnię? Jakowe one są? To jeżeli są... Sandra. To znaczy rzadko się kłócimy, a fochy zawsze będą i zawsze były. A co do kłótni, to pani S. Od razu nasz pierwszy strzał, nie? Jest ja. Czyli jakby sandacz prowodyrem? Focha. Ja jestem prowodyrem, bo jak mnie coś denerwuje w RL-u, to po prostu przenoszę tutaj. Czy ty może jakoś ewentualnie na Patryku wiesz, mieć jakieś uderzenia, ewentualnie wpychanie. To przez ten teraz klaszczą tej pani brawo i jej umawiacie wszyscy, że nie ma się kłócić. O, szybko. To odpowiedź od tego. Musi uczynić swoją powinność. Tak. Chyba każdemu z nich się należy za te w ogóle odpowiedzi. Mi za co? Ha, hello. Na zapas dostaniesz. Jeśli co wam powiem, cieszę się, że to moja siostra. Wtedy trzyma ręce na pulsie. Dokładnie. Jednak ta odpowiedź nas nie satysfakcjonowała. Słuchajcie. Mam jedno tylko pytanie. Mam jedno pytanie. Jak ta telewizja się nazywa? Telewizja Polska. Kanał pierwszy. Kanał pierwszy. Tak. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja myślałem, że Uś dzisiaj i Uś dziś słaby. TVP. Nie, ja myślałem, że trudne sprawy. Słuchajcie. Ja chciałabym się na przykład dowiedzieć, bo też jestem ciekawa i na pewno tutaj jest większość osób zaciekawionych, gdzie była wasza pierwsza randka SL-owa? Czy pamiętacie w ogóle ją? To super pytanie. Sandbox. Czy pamiętacie ogólnie wstecz? Do kogo pytania? Czy wasza pamięć? Tak. Na adultach by. Nie, no ja myślę, że ten pierwszy raz powinien być najbardziej zapamiętany. Gdzie się spotkaliście? Czy to był jakiś klub? Sięgnijcie pamięcią, tak. Dokładnie. Nie, u nas było całkiem inaczej, bo my żeśmy obydwoje weszli do Second Life'a w tym samym dniu. Z tego co widzicie. Że my już jesteśmy. Tak, właśnie, myśmy się spotkali na radiu jeszcze wcześniej. A gdzie była nasza randka? Pierwszy to był ten taki romantyczny land, taki największy, gdzie były wodospady, bardzo dużo ludzi tam chodziło. A to w tej chwili już jest trochę mniejsze. A kiedyś był największy na Second Life. Nie, to było romantyczne, bardzo romantyczne. I wtedy Sandra pierwszy raz poczułaś, że Patrykowi... No poczułaś, że... Nie! Że to serce mocniej bije, tak? Coś takiego, rozumiem. No to o to mi chodzi. Była. Dobrze. Byliśmy wcześniej już. Się znaliśmy. No dobra, no to zabawa. Nie, no bardzo fajnie to przebiega. Ja mam telefon tutaj jeszcze od widzów, bo z chęcią jeszcze by zapytali o to, ale to już za chwilę. Przerwa na reklamę, tu proszę mi o trochę czoło obecnie. Patrycja, czoło, spoczyłem się. Już. Dziękuję. Makijaż. Świeże majtki, dziękuję. Ty już się pudrowałam. Reklamy. Moi drodzy, tak. A jeszcze jedną tutaj od pana, tutaj widzę, że pan kamerzysta tam spirytus pije pod wodą. Szklaneczkę poproszę. Nerwy się wytrzymują. Po każdej nocy upolnej waszej, kiedy słuchajcie, zapukałem do Patryka do domu, piękny dom zresztą na takim delikatnym wybuczajewie między ulicą dom 3 Maja a Nowojorską. Leciał pies, zapytałem o drogę, zaprowadził mnie pod same wrota. Więc pukam, otwiera mi taka pani, mówi, że oni dawno śpią, oni pijani, w ogóle pani nie wiedziałem o co jej chodzi, wchodzę. I faktycznie spali, to była godzina 4 nad ranem. Pytanie moje jest tego typu, kto dłużej z was śpi? I tutaj to pytanie nie tylko chodzi o SL, ale chodzi o pytanie realne.
Czy Patryk jesteś śpiochem, czy też bardziej Sandra? Czy Sandra bardziej, wiesz, Sandra? Pani S. Holy mat związane z mocnymi ekscesami, bo tak Jurek Kowalski z Nowego Dzierżoniowa mi napisał. Jo, masz pan kurwa rację, jo. I w tym momencie Jurek Dzierżoniowa dostaje od nas 1000 zł wygranej SMS-owej, także dla ciebie Jurku pora wygrana odbiera nas na pocztę, dostarcza ją killer paczką internetową, teleportę już za chwilę. Temu panu już podziękujemy. A słuchajcie, jeżeli chodzi o spanie, to teraz mnie bardzo ciekawi i interesuje, kto z was namówiło daną osobę na adulta. Przemek, przestań! Czyli ty sam zawyszłeś z inicjatywą, tak? Ale słuchajcie, ej, nie zrozumiałem, sorry. Możesz jeszcze raz? Bo ktoś tu się śmieje, Dokładnie. Kto pierwszy zaproponował za adulta? To czyli, no wszystko Sandra. Sandra śpi najdłużej, Sandra trzyma kasę, Sandra ciąga go po adultach. No nie, no powierzchnie. Publicznie, nie? Mój wątek jest tak wyciągnięty, kurde, że normalnie na marketplace nie ma stojących już. Ja wiem, koniec. Pokazywałeś koniec. Mi ostatnio, ja się nie pokazywałeś, i za 1500 euro. Naprawdę, gruby był. Przestańcie panowie, spokojnie, jeśli Noel chodziłoby o pytanie, kto częściej ciągnie na adulty, to powiem Patryk, ale... ciągnie? No dobrze, to w takim razie... Chcę przebywać na adultach. O, to powiem, to że Patryk, to w takim razie należy się lanie Patrykowi za to ciągnięcie. I Asiu, walda mocno! Już nie zdążysz, kochany. Ale ja kurde, halo! Dokładnie. Z tego wynika, że Patryk jest bardziej zniewolony mężczyzną, chociaż piękny i uroczy, to czasami nie jest. Matko Święta, 100 ton na mojej głowie. Niestety. Podoba do sądu. Sprowadza na ziemię. Kolejne pytanie, dobrze. Pani Janina z Dobrowy Górniczej pyta o to, czy wiadomo, że te kłótnie bywają dość często, czasami z różnych błahych powodów tutaj w SL-u, między różnymi ludźmi, ale pytanie do was. Kto wyciąga pierwszy rękę po takiej kłótni, Patryk? Pytanie do ciebie, bo dlaczego dla ciebie, że jesteś ugodową osobą? Wiem z autopsji, kiedy mi wyciągałeś... Aktualnie jeszcze z nazwiskiem. Czyli Sandra jednak, Sandra bardziej ugodowa. Zauważcie, słuchacze i nasi goście, Sandra bardziej ugodowa raz, Sandra bardziej wyciąga to dwa, znaczy wyciąga. Bardziej gdzieś wychodzi to dwa. Sandra nie ciągnie. Sandra ciągnie z rabatem. Tak, moja koleżanka redakcyjna dobrze zauważyła. Sandra bardziej, bardziej chutliwa i bardziej godowa, bo później potrafi jej się przyznać do błędu i wyciągnąć rękę. No mam nadzieję, że... Przed Bogiem! To jest dobra, pół godziny mamy. Dawaj, dalej. Słuchajcie, to ja mam takie do was pytanie, czy był taki okres w życiu waszym tutaj celowym, że na przykład mieliście takie chwile zawahania, żeby się na przykład rozstać? Czy były takie właśnie jakieś, nie wiem, sytuacje, które doprowadzały do takiej sytuacji, gdzie mieliście tą chwilę taką, takie rozterki? No to ja poczekam, aż pan P odpowie. Tak, nie było, żeby ktoś kogo z profilu wyrzucał przez jakąś tam, wiesz, śmiesznego focha.
Ale nie wyrzucaliśmy siebie z profilu, nie było takiej opcji, ale był taki moment, bo Patryk był strasznie zazdrosny, jak żeśmy wyszli do Second Life'a. Był strasznie wyborczy, zobaczył u mnie spodnie poniżej linii tyłka i po prostu kazał mi ściągnąć te spodnie w facetu w kurze. Musiała mieć zakryte. Najlepiej jak bym ubrała golfkę. Nie się znaje. Nic nie wiem. I czysta zazdrość męska. Ale jak było, Patryś? Było tak? Oj, było. I dlatego... Wszystko leciało. O Boże. Masz i wszyscy, byli pedałami. Szczerze. No. Dlatego, kiedy ostatnio na landzie tutaj Sandrze spadły wszystkie ciuchy, kiedy ujrzałem jej brodawki... Nie, tak, byliśmy wtedy świadkami tego. Poczuła się zakłopotana i to właśnie jest prawda. Tak, macie rację. Tutaj bym się zgodził. To jest osoba, która jest bardzo skryta i tylko dla Patryka. Tak. Co? Twój kolega operator w ogóle, w ogóle nie wie w temacie mnie. Ale widzisz, pomimo to, że no, przez jakąś tam pomyłkę, przez przypadek ktoś ściągnął, ale ma szacunek do swojej osoby, który strasznie nie chce pokazać do tak, komu innemu. Patryk. Dlatego tak, to bardzo właśnie się ceni, dokładnie, Przemku. Czy możemy dalej na tego? Dokładnie. Ja myślę, tak? Że powinieneś... Czy... Tak. Ładnie patrzę dzisiaj w ogóle, co za operacją. A dobra, jedziemy. Słuchajcie, oczywiście... Mi też jest miło. Każdy każdego gdzieś musiał poznać, każdy każdego gdzieś zauważał. No i wiadomo, jakoś musieliście zobaczyć, nie? No właśnie. Wiem, że Patryk, lubiłeś jeździć samochodem tutaj bardzo często. Widziałem cię na takim landzie motocyklowym z Meksykanami. Na tandemach często urzędowałeś. To nie chodzi o twoją biseksualną teorię myślenia. Bardziej chodzi mi o to, kto pierwszy kogo zauważył. Takie jest pytanie, Patryk. Kto pierwszy wypatrzył, wiesz, kto jakby, kurczę, no wiesz, o co chodzi. Dokładnie, nie? Bardzo interesujące pytanie. Kto właśnie... Takie... Wiesz... Kuf. Czy ty, no ale koleżanko moja, rozumiesz to? No właśnie, wszystko wiesz, to Sandra. Ja ci powiem, że naprawdę ta Sandra jest takim wodzirejem ze związku. Kochani, zobaczcie, jak dojrzała kobieta potrafi zrobić cudowną epokę serenowego, lekko wyłysiałego jak Patryk już. To jest wspaniałe. To, że oni się jutro żenią, to jest fenomenalność. Ja też jestem po prostu biorą ślub. Tak, po raz kolejny. Ja też. Po prostu fenomenalny związek. A uwierzcie mi, wszystkim wam powiem, tak jak Paulina tam siedzi i z tyłu i wszyscy, i Maciurka i w ogóle Sandra. Powiem wam jedną rzecz, tak jak Sandra cały czas jest tą prowodyrką i tak dalej, to w pewnych kwestiach... Żebyś się ze mną nie kłóciła, bo kurwa już się wieje, ty sorry, usieje. W pewnych kwestiach Patryk jest masterem i to jest strasznie, ta para bardzo taka, nie? Rozumiesz, Noel, o co mi chodzi? Dokładnie, myślę, że oni się w jakiś stopniu bardzo uzupełniają. Jedno tak, wiesz, chłodzi, drugie gasi, znowu taki płomień, ale tak jak właśnie zauważyliśmy, wydaje mi się, że Sandra jest takim właśnie wodzilejem tego związku, taką kobietą, wiesz, taką... Ona stanowczą. Ciągnie, ona po prostu ciągnie, ona cudzajnie ciągnie. I go powinność, kochana. Wyciąga. Wal go podwójnie. Wal go potrójnie. Tak. Dokładnie. O to nie pytaj. To są trochę programu. Przejdziemy dalej do pytań. No ale teraz może coś z twojej paczuszki ukrytej. Właśnie wiesz, tak się zastanawiam. Na pewno mam ich wiele, ale... Się skończyły. Nie, po prostu tak się zastanawiam, że co mnie by interesowało i co na pewno interesuje też ludzi, którzy chcieliby się na pewno dowiedzieć. Ja bym się chciał dowiedzieć. Zastanawiamy się wszyscy, kto wyszedł w ogóle i czy posiadacie z inicjatywą właśnie posiadania korala i czy po prostu bawicie się tymi funkcjami, tym całym zestawem tego korala. Obydwoje, żeśmy doszli do wniosku, że chcemy spróbować czegoś innego. Czyli posiadacie, jesteście, tak? Wchodząc do Second Life'a i widząc osoby, które się bawią właśnie koralem,
Dla mnie było to nie do pomyślenia, co nie, że coś takiego można robić w Second Life'ie i śmiałam się z tego, co nie, że ktoś tam chodzi na smycze. No, ale później z jakimś tam czasem dobrze. Zaczęliśmy podglądywać takie osoby, jak się bawię i tak dalej, no i, no i wiadomo, no, i zechcieliśmy również coś takiego spróbować. Ale czy to jest spróbować. Z takiej inicjatywy i wyszło tak po prostu od was, że chcecie mieć nad sobą jakąś kontrolę, czy po prostu chcecie tylko jako uczestniczyć i po prostu bawić się tym, czy to jest jakaś kontrola, ten koral? To znaczy, koral ma w ogóle kontrolę nawet tego, kto na przykład przykładowo do mnie pisze, co nie? I Patryk mógłby kontrolować i czytać wszystkie moje jemy, ale czegoś takiego nie ma. My się w takie coś nie bawimy. My się po prostu bawimy tylko wyłącznie w formie zabawy. Gdzie na przykład może ucieszyć się, że na przykład ściągnie mi spodnie, zanim ja się zdążę się odebrać, czy coś takiego. No. Mhm. Także, no, to jest, czyli słuchajcie, to jest ludzie posiadają kolana, rozbierają się i w ogóle już ja. To jest wiadome, widzisz, i tutaj byśmy podciągnęli temat seksu pod półkę. Dokładnie. Dokładnie tak. Kto pierwszy miał ochotę na seks? Czy Patryk? I to do ciebie kieruję to pytanie. Proszę, bez Dana i Ewa. Między sami. Właśnie, bez dogadywania się. Nic nie pisze. Nic nie pisze. Razem chcieliśmy. Przecież nie z kulką, co nie? Ja sam. Nie, jak mówimy, no tak, aha, ty sam. Do, sam? Jak sam? Nie! Że razem. Aha, ja z tobą nigdy nie. No i patrz, no, też mi klimat, czekaj. Ty chciałeś sam ze mną na sam? Nie. Mówię, że pyta się, kto pierwszy chciał. No, razem no. Razem chcieliśmy. My ja chcieliśmy. Nie. Ty i Sandra, tak, tak, ja wiem, no. Razem. Nie, no. Dobrze, to pozostajmy jeszcze w tych klimatach. Ja też mam sobie interesujące pytanie. No to powiedzcie, zdradźcie nam, która z pozycji was fascynuje i którą tak po prostu, nie wiem, może ja cię, ale... Co nas fascynuje? Tak. Jest taka bardzo ekscytująca. Ja wiem, że to jest dość szczytliwe i prywatne pytanie, ale no możecie nam troszeczkę zdradzić. No, może nie spełnić. Mogę tak powiedzieć. Ale ja też wieszaki wieszać? A twoja najlepsza, taka najbardziej ukochana pozycja? Ja myślę, że jak chyba większość kotył jest naprawdę preferowaną. Ale super. Totalny szczur analny, te sprawy? Znaczy nie, no ja rozumiem, że można od tyłu, to ja nie mam przeciwko nic. Mój drogi kochany z kolegą, to jest. Patryk, nie zagłębiam się. Ja ale myślę, że... szczur analny? Tak. Nie. Dobra, lecimy dalej. Czy wybierzemy w takim razie Sandrę na zaplecze otuszyć myśli? Bo tutaj chyba się za bardzo gorąco robi. Słuchajcie. Katar mam przypadek. Kostek, wyszło ci to. Słuchajcie. Ma, to no jest następne. I to przyspieszymy teraz troszeczkę, bo już zaczynam się bretać, nie wiem, co się dzieje w mojej głowie, ale wiadomo... Już majtki masz mokre. Wiadomo, że się liżemy, że każdy z nas się liże. Chodzi o pocałunki oczywiście i teraz... Oj, poczekajcie, bo nie słyszę, co mówisz, Kostek. Raz, dwa, efekty raz, się wyłączę. Nie, efekty. No, teraz. Czy... Pytam o realny świat, bo nikt tutaj oczywiście też każdy wie, że spotykaliście się i mieliście ten zaszczyt albo tą przyjemność spotkania się w świecie realnym. Powiedzcie mi, jak to wyszło i kto pierwszy kogo pocałował? Może nie chcę pytać szczegółowo, bo to wasze prywatne rzeczy są, ale takie... Patryk! Kto pierwszy... Chodź, wiecie o co mi chodzi. Patryk! Patryk! Mi to, że wsiądzie do pociągu, bo się spotkaliśmy o pociągu. O Boże. I da buziaczka na powitanie. I tak... Ale... No.
super, super. No. I... Nie, ale... Czeka na redaktora, prosi do studia. To za dużo wciąż. No może zrobimy taką przerwę naszych pytań i zadamy im jakieś, nie wiem, jakąś po prostu jakąś nie to, że karę, bo widzę, że zgodni są w sumie, ale może któryś z nich by coś zaśpiewało takie rozluźnienie atmosfery, a wiemy doskonale, że Sandra ma talent muzyczny. Tak, to jest krowa Barbary Apolonii. Ja wiem. Tak. Dobra. I to miało być wcześniej uzgodnione. O matko, ja mam jest to spontan. Słuchajcie, kochani, totalny spontan. Pierwszy raz na kanale, pierwszy raz na kanale YouTube, pierwszy raz w Second Life na żywo. Poprosimy Sandrę o zaśpiewanie pewnego utworu, który sama sobie będzie mogła wybrać. Nie cały oczywiście. I dokładnie. Chciałem po prostu tą chwilę uwiecznić. Żeby to było po prostu coś takiego innego. Tu nie ma żadnej ustawki, nie ma żadnego grania, nie wiadomo co. Po prostu dajesz coś od siebie. Patryka też spotka już za chwilę. Nie, ja się spociłem. Ja śpiewać nie potrafię. O. Potrafi. Słychać było czasami na miku. Ha, ha, ha. Ale to przedwczoraj było. Dzisiaj było gorączkę. Może parę słów z takiej fajnej piosenki, którą wy bardzo kochacie. Serduszko. No właśnie, coś co właśnie jest wasze może. Serduszka dwa. Serduszko. Ojej. Za ciężki. Zapomniałam. Kiedy ten program się kończy? Ten program się dopiero zaczął, Patryku. Ten program się dopiero zaczął. Asiu, czyń swoją powinność. Wglebę go tam. Za to, że program chce nam przyspieszyć. O, tak jest. Starszy Bóg nie będzie wiedział, co nam mówić. No dobrze, wiemy, dobrze, że Sandra... Dobrze, to także dziękujemy. Trzy dźwięki pierwsze słyszeliśmy. Wiemy doskonale, że ma na pewno muzyczne zdolności. To ja też mogę. To ja też. Dwa jakie słowa. Tak. Mhm. Tak szybko. Że było zmiana pytań. Mydełko, Fasia, bada. Już? Brawo. Dziękujemy. Tak, dziękujemy, brawo. Kreski to gdzie? Dobrze. Każdy wie, że Sandra słynie z pięknego głosu, nie tylko. Patryk z uczuć, które wyznaje poprzez voice. Kiedy ja zdrowie i kolejny tak naprawdę nie z miłością i nie z uczuciami, a tylko i wyłącznie z czym? Z kasą. Kto wydaje więcej pieniędzy? Kto z was wydaje więcej siana tutaj w SL-u? Oczywiście nie pytam o realne rzeczy. Dokładnie. Pytanie do ciebie kieruję i to tak szczerze, możesz się obnażyć, nie? Ale we wszystkich sytuacjach, w grach i wszystkim. Tak, no to ja. Nie, chodzi o SL. No ale no dobrze, ale powiązane też jest z gry hazardowe, ubrania. Tak. To Patryk. Ja, jupi! Aplauz, szybko! Coś na ciebie poszło. Sandra trzyma całą kasę. Tak, pan by wszystko przegrał. I czy zdarzyło ci się Sandra za to go kiedyś zganić? Powiedzieć mu, słuchaj... Oczywiście, nawet niedawno. Nie, no bo ja mnie denerwuję, jeśli bierze się na przykład 100 czy 200, wygrywa się 3000, przychodzi się i mówi, wiesz co, przerąbałem 3000. To mi ręce się rozkładają. No także on nie trzyma kasy, bo po prostu by nie było nic. No to może w ogóle ten temat kasy i w ogóle już znamy, kto więcej wydaje, kto trzyma. Słuchajcie. Powiedzcie mi, jakich pieszczotliwych zwrotów używacie wobec siebie? Chciałabym usłyszeć 3 od Sandry i 3 od Patryka. O. Kochanie, misiaczku, tygrysku. Ja nie mogę tych. Nie no, musisz. To mogą być nawet Patryk takie pikantne. Wiesz. Dobra. Ale te, które są zwrotem na mnie. Poproszę o 5000 to na mojej głowie. No dobra, to tylko cisza.
Dajcie wodę. Powoli, powoli. Mamy tutaj lekarzy na sali, w razie czego? Bo widzę, że się chyba zapowietrzył. No to dawaj. Kochanie, kochanie, kociaczku, i ty moja suczko. Ej, ty, suczko, a jak jeszcze mówisz? Koko Chanel. A, Koko Chanel. Co jeszcze? Co jeszcze? No, ale co jeszcze? Ja się ciebie wyciągam. Co jeszcze? No. A Pixie to mi nie nazywasz? O, jak się wkurwię, to Pixie Bixie jesteś i koniec roku. O, Pixie Bixie jesteś. Jestem bardzo wkurwiony, to mówię chuj ci w oczko. No jest to na pewno przyjemne. Nigdy nie próbowałem. Ale... Okej, okay, słuchajcie, czy... No, miałaś kiedyś penisa w oczach? Słuchaj, ogólnie to sytuacja następująca. Czy no niestety kiedyś... nie, słuchajcie. Kurwa. Idziemy dalej. Dobra, cicho. Ale wiesz, jak się swemu zalej oko, trzeba później mlekiem rozwadniać. No, ale ostatnio chciała ze mną w uko, ale to chuj z tego. Cicho. Mówię, że chciałaby poczuć dziewictwo. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo czas leci, wy macie zaraz piękny dom do odstawienia i w ogóle. Czy szanujecie? I to jest pytanie tutaj od naszych znajomych wspólnych tutaj, tych, którzy siedzą w tyłu. Dla was, obydwojga, ale dla mnie Patrykowi, czy planujecie mieć w SL-u potomstwo? Nie. No, no. Nie. Nigdy i nigdy nie było takich planów, ani nie ma? Nie. Nie, bo klub jest moim dzieckiem. Dużo czasu trzeba spędzać w klubie i nie ma czasu na dzieci. No i to co mnie zastanawia, bo to ta odpowiedź akurat mnie aż poruszyła. Ale dobra, no okej, okay, no Ewka, dawo. No, no dużo czasu i oczywiście dużo pieniędzy, co nie? Każde pieniądze, które wiążą się z dzieckiem, to są dość spore koszty tygodniowe. I dlatego powiedziałam, że nigdy w życiu. Koszta, tylko nie będziemy nakręcać się skryptą prosto. No właśnie, to drugie. Czyli macie właśnie własne zdanie i rozumiemy to dobrze. To ja myślę, że tak podsumuję, Przemku, ostatnim takim pytaniem. Ale już proszę bardzo. Chcielibyśmy też się dowiedzieć, co najzabawniejszego spotkało was w ogóle tutaj w Second Life. Coś takiego, co wam utkwiło w pamięci, coś, co wspominacie bardzo chętnie, co naprawdę wracacie. No właśnie wypróbowanie BDSM-u, co nie? To było coś takiego, co... Kocham to! Znali. Bo żeśmy tego nie znali, a poznaliśmy to w Second Life. I zasmakowaliśmy, spróbowaliśmy tego na rolę. Czy chcecie powiedzieć przez to, że uderzenie Asią 100-kilowym młotkiem jest to przyjemność dla was? Ja. Dokładnie. I słuchajcie, wal, kochana, wal. Ja ci powiem, że tak dobrze walisz, jak ciągniesz, więc wal, nie przejmuj się, sytuacja jest zapanowana. No ładnie, nasz kochany prezenter chyba za daleko odbiega od tematu. Nie. A większych nie było? Aha, czyli marzy ci się po prostu foczka na ustach, tak? Dobrze, Przemku, dobrze. To jeszcze co, skierujemy jakieś pytanko fajne? Wiesz co, tak patrzę, bo te telefony tu się urywają. O, mam pytanie, które też irytuje Emikę. Czy... bo tu zadała pytanie na IM. To związane z tym filmem? Co oglądali, co nam donieśli informatorzy, że cały czas siedzą na pornusach? Oni są na pornusach głównymi aktorami w takim serialu. To był zbiornik! Naprawdę! To
To był zbiornik, to był zbiornik. Okej, więc ten zbiornik i tu pytanie do Patryka, bo Emika pyta. Czy naprawdę jesteś w stanie dać upust swojemu pytonowi podczas wizualizacji w Second Life? Czyli inaczej pytając, czy po prostu ta Sandra tutaj. Nie? Aha, aha, dobra, mów czy, dalej, bo. Czy Sandra tutaj, jako kobieta wizualnie, wiadomo, każdy zna awatara, w jakiś stopniu działa na podświadomość w twoim przypadku? Nie. No może 5% ze setki. A działała wcześniej mocniej, czy to z czasem się na przykład niweluje i minimalizuje? No po prostu wszystko się nudzi, nie? Z czasem. Mhm. Jeżeli chodzi, wiesz, o jakieś tam kiedyś animacje, show, wiesz, o co chodzi. Tak, tak, tak. Tak. Większa uwaga na czymś innym, czymś nowym, fajnym. Mhm, Teraz już tak nie ma. Tak, a teraz już tak nie. Czyli kochani, uwaga, podsumowanie. Można kobiecie powiedzieć, że ślicznie, ładnie wygląda, bo naprawdę zajebiście, ale tam jakieś ekscesy seksualne, nie. Czyli wiemy jedno, kochani, możemy podsumować to jednym zdaniem. Patryk i Sandra, żadnych kulek, tylko seks, cape i kamera. I tym aplauzem, rozumiecie, tekstem byśmy zakończyli to spotkanie. Dokładnie. Już nie ma i wrzucajcie tego zbiornika, bo nas dopadniemy. Tak, było nam miło was gościć dzisiaj. Teraz mam jedno pytanie do państwa redaktorów. Możecie moją żonę przekupić jakoś, albo jej mówić w to do eskorowej głowy, czy tam do realnej też głowy, bo oczywiście dwa w jedno. Żebyś się ze mną kurwa nie kłóciła. To tak, Asiu, czyń swoją powinność Patrykowi dwa razy za to, że przeklnął i w ogóle. Ja nie, ale ja powinnam, że chcę mi się kłócić. Nie, nie, nie. A tamże trzy razy za to, że po prostu, że ma się z Patrykiem kłócić. Dziesięć. Chociaż 10, bo nie będzie okazji. Nie. Słuchajcie, tak już dałem. Patrycja próbuje na kostku BDS-em, właśnie go ugryzła. Patrzę na reakcję. Patrycja się nakręciła. Ukradła moje prawa autorskie. Słuchajcie, za dużo się nasłuchałam. Było fajnie, ja się naśmiałem. Słuchajcie, no tak ciśnie wam taką, a teraz powiem ogólnie, przyjemność zrobić przed jutrzejszym ślubem. Jutro jest ślub Sandry i Patryka. Zapraszamy wszystkich oczywiście na ten ślub, którzy tu siedzą. W moim imieniu Patryka i Sandry. O 20? O 20.01. Chcieliśmy taką niespodziankę zrobić przed tym ślubem, czyli przybliżyć do ludzi i zrobić wam banana na buzi. Także chcieliśmy po prostu taką ankietę bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bo macie już naprawdę długi staż. Chyba jesteście jedyną taką parą w Second Life, która właśnie ma taki piękny, długi staż. Trzyletni. Chyba tak. I chcieliśmy się po prostu... Elektra. Ale oni się wyrzucali z profilu parokrotnie. To też. Racja. Ale to nas nie interesuje, bo to jest w ogóle reportaż na podłożu Sandry. Właśnie dobry wieczór. I Patryka. I naprawdę, ja jestem zafascynowana. Mam nadzieję, że długo jeszcze będziecie się cieszyć. Ale po tych odpowiedziach widzicie, dlaczego nasz związek jest długi i trwały. Bo się dopełniamy. Dlatego chcieliśmy po prostu spontanicznie to zorganizować, żebyście się nie ustawili, żeby to było właśnie takie przebiegło. I super właśnie, że fajne były te odpowiedzi, fajne były te pytania. Pytania zostały stworzone przez tu praktycznie wszystkich ludzi, którzy są zgromadzeni. Mhm. bardzo dziękujemy wam. Po prostu wszystkich całość wymyśliła praktycznie cała obsługa klubu. My z Noelni przyłożyliśmy do tego palca. To wszystko było ustawione. Ja byłem w ogóle w szoku, że to tak miało mieć ręce. Także o mnie to się tam w brygadzie. Czy to pani zrobiła. Z tyłu może schować jeszcze ten młot? Asia przyniosła swoją powinność bardzo dobrze. Na niej też w ogóle piękne podziękowanie. Czyli co, zapraszam na 20, będę miał włosy na sobie. Tak na 3-4 godziny, nie? My dziękujemy, że w ogóle zgodziliście się, jeżeli chodzi o ten wywiad, że przeprowadziliście czego nie? Z nami. Fajna zabawa, naprawdę, dziękuję. Oby takich częściej. No właśnie. Proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo, Robercie. Tak, dla ciebie też dziękuję. Bobby, zrobiłeś naprawdę kawał dobrej roboty. Mamy nadzieję, że jeszcze to tak sam, wiesz, podreferujesz, że zrobisz z tego taką konkretną rasówkę, gdzie będziemy mogli wrzucić faktycznie tego zbiornika. Dobrze. Czy ty masz coś jeszcze do powiedzenia? Ja już dzisiaj będę szukał dla was pięknego prezentu, abyście mogli być też zadowoleni i szukał pięknych utworów na jutro, bo jutro jestem DJ-em na waszym ślubie, także razem z koleżanką Katie, więc damy radę, a dzisiaj o 20 zapraszamy do klubu na imprezę. No, kończymy nagrywanie. Dobra, no, to na razie. Dobrze. Pa, pa. Gramy, tak, machamy normalnie, pozdrawiamy. Tak, machamy, ja też macham, ale tego nie widać na boku. Pa, nie wprowadziłam Noel. Ja tego nie widzę na boku, jak macham. Ej, nie widzę na boku, jak macham. I Kinga, wszyscy się uśmiechamy, jest śmiesznie, zabawnie. Koniec, reklamę puszczamy. Kaj się musi zgadzać. Zapraszamy na reklamę, jaka iść cicha do bolo. Ja zapowiem reklamy. No reklamy. Ale to też chęciusz. Cholera, chłopa! Ruszać te dupki! Reklamy! A teraz zapraszamy wszystkich na parkiet. Zagra dla nas Glistka. A teraz zapraszamy. Mamy tutaj gościa specjalnego Glistę, która przybiła... Wieczorski średniowieczny Japonii przybiegł do nas Glistka. Co ty miałeś ze środowiska? Chodź się tam opowiedział. Glistka Japonii przybiegł do nas Glistka. Kostek, chyba krajec się pomylił. To jest reklama. Nie, no jest wielka. Nie ma reklamy, to jest dalej nagrywane. Pozdrawiam YouTube! Tak. Dzień dobry z TVN. Pozdrawiamy YouTube! Mam takie pytanie. Bobek, ty to nagrywałeś ogólnie? Odpowiedź brzmi 4. A słuchaj, a nie wiem, ktoś jeszcze potrafi takie coś nagrać? Ktoś inny? Z was? Ja nie umiem. A co? Nie, no to jest żaden problem, bo ja mogę, nie mogę każdemu te, dać program i tak dalej, tylko że ja, wiesz, kompa nie mam dobrego, nie? A ktoś ma dobrego kompa, to dawać do mnie, bo mogę podesłać linki do programów i tak dalej. Chodzi, żeby nagrać wesele jutrzejsze, tak? No, jutrzejsze wesele. Chociaż trochę. Chociaż trochę do 20. Kostuś, jak coś, ty masz mnie na Skype, ja ci mogę wszystko wytłumaczyć. Tylko ja już, kurczę, mnie już wszystko trochę teraz, ale... No dobra, spokojnie, nie? Zobaczymy, czy ja dam radę jeszcze, zobaczę. Pozdrawiam YouTube, dzień dobry Wietnam. Dzień dobry Wietnam, tak, witamy kolegę. No to ukłony dla... Mury Wietnam! Z tej strony mówi do was Mariusz Max Kolonko, prosto z Boston, Massachusetts. Co sądzisz o średniowiecznych japońskich atakach, atak nocnych w wasze miasto gigami laserowymi? Tak jest. Dobre! Ty kurwa wiesz o zabijaniu, ty stara dupa jesteś. Myślisz, że kurwa nie... Zabiję wszystkich na litery M i ucierpią niewinni. A potem... A jadłeś kiedyś o to! Cześć, Nikola. Okej, okay, DJ Fox, za 2 minuty my musimy kończyć. Poproszę operatora o przełączenie nas na telefon. Na czat, włączenie Voice'a. Reklamy, włączamy stream. Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Dziękuję za przybycie. Do usłyszenia. Zapraszamy na parkiet. Cześć. Tak.